A w dzisiejszej odsłonie naszego podcastu porozmawiamy o nowej strategii zrównoważonego rozwoju na lata 2024-2030 grupy ORLEN. A ze mną jest Stanisław Barański, dyrektor biura Zrównoważonego Rozwoju i Transformacji Energetycznej w Orlena. Dzień dobry. Dzień dobry. I może zacznijmy od pytania podstawowego: po co Orlenowi nowa strategia zrównoważonego rozwoju? To jest pewnie pytanie o tyle zasadne, że jeszcze trzy lata temu grupa Orlen nie miała strategii zrównoważonego rozwoju, nie miała dlatego, że były zupełnie inne oczekiwania rynków. I to oczekiwania powiedzmy biznesu, ale też oczekiwania regulatorów, zwłaszcza regulacji, które przychodzą do nas z Unii Europejskiej. I to są takie czynniki, które powodują, że my, jako grupa Orlen, musimy dużo bardziej świadomie i długoterminowo zastanowić się nad naszym podejściem do tak zwanego zrównoważonego rozwoju. Terminu, który jest bardzo nieprecyzyjnym określeniem w Polsce, a odnosi się do tworzenia długoterminowej wartości, w tym przypadku grupy Orlen, w poszanowaniu środowiska, społeczności, ale w poszanowaniu też regulacji i oczekiwań biznesu i z zamysłem budowania i myślenia o grupie Orlen właśnie w długiej perspektywie po 2030 roku, gdzie. Sytuacja sektora energetycznego będzie wyraźnie inna niż, niż dzisiaj, a w związku z tym, my już dzisiaj musimy się do tych zmian, bardzo dużych zmian sektora energetycznego przygotowywać, i jednym z elementów, gotowości czy szykowania się do tych zmian jest właśnie tworzenie strategii długoterminowej, strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Orlen. A jak osiągnąć te cele zrównoważonego rozwoju w przypadku grupy, która ma w swoim portfelu zarówno rafinerię, jak i wydobycie gazu, jak i również elektrownie opalane węgle? Ta strategia zrównoważonego rozwoju można powiedzieć, że ona definiuje filozofię rozwoju Grupy Orlen, ale to nie jest tak, że to jest jedyny dokument, który definiuje kierunki wzrostu grupy Orlen jest osobnym dokumentem bardzo istotnym jest strategia biznesowa grupy Orlen gdzie wszystkie sześć segmentów biznesowych grupy Orlen ma rozpisane do 30 roku plany działania i konkretne wskaźniki mierniki które my definiujemy przed rynkiem że, że właśnie osiągniemy w 2030 roku Dokument strategii zrównoważonego rozwoju jest dokumentem, który jest no, komplementarnym, jest spójnym dokumentem ze strategią biznesową, i tam żeśmy sobie określili horyzont czasowy, no, finalnie docelowy na, docelowo na 2030 rok, ale zdefiniowaliśmy też konkretne cele, które osiągniemy już w 2026 roku. I ten dokument, ten plan strategii zrównoważonego rozwoju podzieliliśmy sobie na pięć filarów które od, odnoszą się do pięciu obszarów naszej działalności i właśnie w ramach tych pięciu filarów zdefiniowaliśmy jaki jest nasz kierunek, taki główny kierunek rozwoju i zdefiniowaliśmy sobie po kolei co do 26 roku do, dowieziemy, czy, czy zrealizujemy i co zrealizujemy do 2000 30 roku. To może teraz powiedzmy pokrótce o tych pięciu filarach, na których zbudowana jest strategia zrównoważonego rozwoju Orlenu. To jest klimat, i tutaj bardzo wyraźnie mówimy, że chcemy minimalizować nasz wpływ na klimat. Drugi filar to jest filar środowisko, gdzie chcemy ochraniać środowisko naturalne i bioróżnorodność. Trzeci filar to pracownicy, gdzie dbamy o ciągłe poprawę bezpieczeństwa i poprawę warunków pracy. Czwarty filar to filar społeczności, gdzie dążymy do poprawy relacji z otoczeniem i społecznościami. I wreszcie piąty filar zarządzanie, gdzie mówimy o odpowiedzialnym zarządzaniu, które pozwala nam te cztery wcześniejsze filary, czy wcześniejsze cele zdefiniowane w czterech filarach realizować. Strategia zrównoważonego rozwoju to dokument istotny także z punktu widzenia biznesowego, bo też nie ukrywajmy, obracamy się w środowisku biznesowym. I jak rozumiem, celem tego dokumentu jest zapewnienie Orlenowi możliwości działania w przyszłości albo też przynoszenia konkretnych zysków w przyszłości. To nie jest działalność, nazwijmy to, filantropijna. Zdecydowanie nie. To nie jest właśnie jakiś przejaw altruizmu grupy Orlen, co nie znaczy, że, że my, definiując tę strategię, nie myśleliśmy, bo myśleliśmy bardzo dużo o kwestiach środowiskowych, o kwestiach odpowiedzialności też społecznej grupy Orlen. Natomiast sens strategii zrównoważonego rozwoju jest dużo szerszy. Można powiedzieć o presji regulacyjnej na sektor energetyczny w Europie, i to jest bez wątpienia ta presja regulacyjna, jest bez wątpienia jednym z głównych czynników definiowania strategii zrównoważonego rozwoju grupy, ale też strategii biznesowej. To, to jest punkt pierwszy. Druga rzecz, jeżeli chodzi, mówimy o taką presję zewnętrzną. To jest kwestia oczekiwań klientów, przede wszystkim klientów biznesowych Orlenu w zakresie strategii zrównoważonego rozwoju, ale też klientów detalicznych odwiedzających stacje Orlenu. I to też widzimy w badaniach dużych, które przeprowadzamy jako grupa co roku, że ta presja i oczekiwanie klientów stacji paliw w zakresie naszej odpowiedzialności jest coraz większa są też pytania inwestorów, są pytania akcjonariuszy albo przyszłych potencjalnych akcjonariuszy grupy OREN właśnie o te aspekty zrównoważonego rozwoju, ale jest też bardzo konkretna i już coraz bardziej wymierna presja instytucji finansowych, które banków przede wszystkim niekomercyjnych, ale komercyjnych też, które coraz więcej o te o kwestie zrównoważonego rozwoju pytają. Jest też wreszcie praktyka europejskiej branży oil and gas, czyli branży energetycznej, wydobywczej. My widzimy, jak się europejska branża zmieniła w ostatnich kilku latach w tym zakresie. I to też jest element czynnik, który nas kieruje w to poważne potraktowanie zrównoważonego rozwoju. Bo, jak rozumiem, bez szukania nowych, alternatywnych źródeł, na przykład paliw, bez inwestowania w odnawialne źródła energii, po prostu Orlen w przyszłości nie miałby na czym. Zarabiać. Tak. Teraz zadał Pan pytanie o jeden z elementów tej strategii, który myśmy zamknęli w filarze Klimat. Pełna zgoda. Tu można powiedzieć, że rozwijając nowe obszary energetyki, na przykład odnawialne źródła energii, czyli inwestując w farmy wiatrowe na lądzie czy, czy na morzu. My z jednej strony przyczyniamy się do ograniczania negatywnego wpływu na środowisko sektora energetycznego w Polsce, w tym jeżeli inwestujemy w Polsce, ale z drugiej strony budujemy nowy obszar biznesowy, którego perspektywy rynkowe, finansowe po 2030 roku, nawet przed 30, ale zwłaszcza po 30 roku, są bardzo dobre, więc w tym sensie budujemy trwałość grupy Orlen. Ale pewnie innym też bardzo dobrym przykładem jest nasza strategia dekarbonizacji, strategia ograniczania emisji grupy Orlen, gdzie znowu my mówimy z jednej strony bardzo wyraźnie o naszej odpowiedzialności środowiskowej i społecznej w tym przypadku, ale z drugiej strony to są też konkretne pieniądze, które grupa Orlen zaoszczędzi i które zarobi w związku z tym, że inwestuje w ograniczanie emisji z własnej działalności. A jeśli chodzi o te pozostałe filary strategii, czyli aspekt i środowiskowy, i społeczny, to jakie one mają dla Państwa znaczenie? Dlaczego także na te dwa aspekty chcecie Państwo kłaść nacisk? Trudno mówić o strategii zrównoważonego rozwoju bez tych dwóch elementów, ale też nie wszystkich, o których Pan powiedział, czyli o środowisku i o społecznościach. Środowisko to więcej niż tylko emisje, i środowisko to kwestie bioróżnorodności, która też stała się bardzo istotnym tematem i my też coraz większą świadomość mamy jako Grupa Orlen naszego wpływu na bioróżnorodność, czyli na wielość gatunków i w tym elemencie też patrzymy na strategię i, i zwiększamy naszą wrażliwość i nasze konkursy konkretne działania, jeśli chodzi o bioróżnorodność, jeśli chodzi o gospodarkę wodno -ściekową jeśli chodzi też o tak zwaną gospodarkę w obiegu zamkniętym, kwestie recyklingu, które mamy wpisane też w strategię biznesową, a społeczności no to, to, to trudno abstrahować od obszaru społecznego, jeśli mówimy o obszarze środowiskowym, bo zmiana klimatu wpływa przede wszystkim na ludzi i w dużej mierze też na, na społeczności, które zamieszkują obszary, na których działa grupa Orlen, więc to też bardzo ważny, powiedziałbym fundamentalny element naszej strategii. Stanisław Barański, dyrektor biura zrównoważonego Rozwoju transformacji energetycznej w Orlen S.A. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Podcast powstał we współpracy z Orlen S.A.